Cześć, jestem Revest, a ze mną jest szalona Fredka. Cześć. No i weszliśmy tutaj, nie wiem gdzie my jesteśmy, teleportowało mnie od razu tutaj do tej rezydencji, od razu, bo potem jak wszedłem do bezpiecznej strefy, nie wiem czemu mnie to teleportowało, ale fajnie, bo nie musimy zapinkalać bardzo dużo. Okej, no tędy se nie wejdę. Słuchawka przycieszę lekko. Okej. No bo tutaj to nie. Dachem? I nam to na pewno nie wyjdzie. Nie, okej. Dzień dobry, święta są. Święta, święta, czas już tuż. Którędy ja mam wejść? Odszukaj wejście do rezydencji. Coś mi się wydaje, że jest jedna droga do rezydencji. No bo tutaj są jeszcze ich rysunki. Aha! Znalazłem. Znalazłem. Gdzie jest Bobas? O, widzisz? Znalazłem. Łatwizna. Widzisz coś w ogóle? Co ja tam robię? Zostaw go. Nie wiem co siedzi. Co siedzi? Dobra, niech se leży, niech mnie nie wkurza ten pies. No, mojemu psu ogólnie coś odwala ostatnio. Deprechę chyba złapał, czy coś. A, tu nic. Tu nic nie ma. Tu jest butla. A, jakby coś. Jak zrobisz coś takiego, to lepiej spierdzielaj. Wiesz dlaczego? W ogóle fajnie, że z butelki zrobili świeczkę. Odkryłem przejście. Butlą, nie? Ale ja jestem. Chciałem tylko ci pokazać jak się wybucha, nie? A odkryłem przejście. Nice. 1000 IQ. Maska obrzędowa. Skopa. Radyjko sobie wyłączę. Jakieś dzieci słońca notatka. Na zdrowie. Na zdrowie. Pewnie też ci piszą w komentarzach na zdrowie. Trochę się pogubiłem, tak szczerze. Nie wiem dokładnie czego szukam. Attila! Attila! Nie, bo mam ją znaleźć, no to... No jest gdzieś tutaj, jest na żółto, nie? Obszar. Jest gdzieś w domu. Nie było szafki. Dlatego otwieram wszystkie szafki. To jej na pewno nie będzie. A skąd wiesz, może są ludzie, którzy chowają się teraz w komodach? Maska obrzędowa. Przywróć zasilanie i bezpiecz wejście, co? Wait, what? Aha, bo tu będzie bezpieczna strefa. Nie wiem, co jest tutaj, nie? Aha. Okej, tu jest wejście tędy, ale... to mi w niczym nie pomoże, nie? Dobra. No nie, i tego nie lubię, szukania 500 rzeczy naraz, których tutaj nie ma. Tu już byłem, tu mogę się zamknąć. Już trochę się pogubiłem. Tędy przeszedłem. Pokazuje mi iść na górę, czyli gdzieś tutaj. Masz jakiś pomysł, gdzie on może być? Nawet jego zdjęcie jest. Z żonką. Cześć, coś tu jest. Jest to maska. Ale no, ta maska to mi się do dupy potrzebna. Łazienka jest zamknięta? Mamo, mamo, łazienka jest zamknięta. Szybko dawaj śrubokręt. Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze, rób swoje. Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze, rób swoje. Nazywam się Kyle Crane, matka się o pana martwi, Attylo. Wysłała mnie, żebym pana odszukał i upewnił się, że wszystko w porządku. Absolutnie nie jest w porządku. Proszę jej powiedzieć, że książki nie będzie. Nie dam rady. Jestem umierającym starcem, nie Indianą Jonesem. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuję. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Okej. Napraw kable. Gdzieś dalej od domu. Ale myli mnie ten dom. Ja się nie ogarniam, gdzie ja jestem, nie? Dobra, pójdę tędy już. Au. Dobra, pójdę tędy, nie? Już szybciej. Jeszcze z tą kotwiczką jest mega fajnie. Lepiej Followinga grać, wiesz, że po zakończeniu, nie? Wiesz dlaczego? No bo to jest tak, Dying Light Following, nie? Najlepiej zagrać po zakończeniu, bo save'a wczytujesz i masz te itemy, co miałaś po jeszcze zakończeniu jedynki. I patrz, dlatego ja mam złote przedmioty, nie? Jakiś fajny mutancik, piękny. Który już nie żyje. No to jest właśnie... Oj. To jest właśnie zaleta złotych broni. Tu coś jest? I tu jest ten kabel. Ja mam iść tym kablem, czy co? No taki kabel pokazuje. No to jest jakiś babka. Dobra, on coś tutaj ma. Ukraine, znalazłem trupa. To chyba jeden z waszych. Jak wiesz. Tracimy ludzi jednego po drugim. Dzięki za wiadomość. Napraw kable. Napraw kable. Jest tyle rzeczy zaznaczonych, nie? Ale nie będzie mogły być kable. Kurde bela. O, ciężka sikiera. Ale to mi się do niczego nie przyda. To uczucie w grach, nie? Już wszystko masz najlepsze i to, co ci da gra, już nie jest ci nic potrzebne. Co ja mam po kablu iść? W sensie... Okej. To jest jakiś generator. Nie mogę go włączyć. No to idę kablem, nie? Hyc. No idę kablem, nie? No tutaj nic się nie przerwało. Tutaj się ładnie poplątało. Aha! Jest apteczka, piła, chemikalia, gaza. To jakaś lina, ale... Kurde, zaciąłem się. Dobra. Tędy może? Może gra chce, żebym poszedł tam z buta, czy coś. No bo to nie ma sensu. Au. Tu jest kołdun kabli, nie? No tak, ale chyba utknąłem. Dobra, jestem. Lira. Oho! Znalazłem. Okej. Dobra. Łopata. Fajnie wiedzieć. Nie ma to jakiś po sznurku, nie? Dobra, no to po kablu, no. Nie ma to jakiś po kablu. Po którym nie będzie on leci. Leci tu. Leci tu. Dobra. O, naprawiłem. Teraz trzeba coś ogarnąć tutaj. O, Jesus. Dobra. Wyobraź sobie, co by było, jakby nie miał tej kotwiczki do spinaczki. Bo ją zdobywa się za poziom przetrwania, który mam maksymalny. Jeszcze mam poziom legendy. Tu są umiejętności bardziej, patrz, obrażenia plus 100, ileś tam procent, nie? Zdrowie, HP, dlatego mam tyle punktów życia, nie? Dobra, hit. I dzięki temu jest wygodniej i szybciutko, nie? O, mój pies się już położył, już mi nie wkurza. Dobra, i jeszcze tutaj. I generatorek, cyk. No i fajnie, wróć do Attili. Ej, to nie jest daleko. To jest prawie przy domu, przy jego domu. Ja myślałem, że to dalej jest. O, no i ten, bezpieczna strefa się odblokowała. Otwiera drzwi z bara. Co jest? To jest, kurde, raz, dwa, trzy. Na górę. Ale trochę przerąbany dom. W sensie strasznie duży. I nie ogarniam, gdzie idę. Dobra. Przywróciłem zasilanie, panie Attylo. Co teraz? No to możemy się wziąć do roboty, panie Crane. Badamy ślady przepowiedni o Bogu Słońca w zabytkach lokalnej kultury. Wygląda na to, że dla matki to sprawa życia lub śmierci. Nie mnie dochodzić czemu. Zatem mamy tu do zbadania 3 starożytne monolity. Szukamy konkretnych cech, więc musi pan obejrzeć je osobiście i dokładnie mi opisać. Skoro mam już zasilanie, będziemy w kontakcie, nawet jak pana tu nie ma. Ale proszę się pośpieszyć, panie Crane. Nie będę żył wiecznie. Dobra, niedokończona opowieść. Zbadaj wszystkie miejsca kultu. Jak daleko to jest? Ale to jest najbliżej. Dobra, tam jest najbliżej. Przewołaj pojazd. Przewołaj pojazd. Dobra, pojazd przywołany. I teraz idziemy tędy. Gdzie jest mój pojazd? Tutaj jest pojazd. No to lecimy. Tylko lecimy tam do tego pierwszego, nie? Zastanawiam się, czemu nie mam linki. Aha. No tak, masz rację. No przepraszam, no. Trochę się pogubiłem. Ja ciebie też. Kotwiczka. Więc? Fajny bumbumek, nie? O, cholerka. Już jest jedna rzecz. Muszę naprawić. Tylko co? Dobra, napraw. Ajajaj. Dobra, muszę coś zamienić. No nie jest dobrze, no, ale dobra. Zrobiliście się... O cholera! Przepraszam! Samochodziku! SOS! Na pomoc, topię się! Ajajaj. Znowu muszę przywołać auto. Shit. A już się cieszyłem, że miałem auto. Dobra, muszę znowu je przywołać. Ale zdążę, nie? Z tym questem, co? No, spokojnie, ty też nagrasz sobie Shadow of Mordor. No. Zapraszam do subskrybowania Fredki w ogóle. Subskrybujcie ją. Hyc? No i spoko. No kurde... Cięższego wyjścia nie dało się zrobić. O chyba mnie ten jego dom irytuje, no. Ty szczerze. Tak bardzo, bardzo. No. Przywołaj pojazd. Nawet więcej ma. No. A zrobiłeś sobie herbatki? No czemu nie przyniosłaś se? Zapomniałaś? To leć. To leć, kotek. Dobra, lecimy tutaj, pik. Gdzie moje auto? No i tutaj jest. Mam nadzieję, że tym razem się nie wywalę. Dobra. No i do tego, bo jest najbliżej, nie? Czy to jest w wodzie? Nie. Nie jest chyba w wodzie. Dobra, lecimy tędy. Ała. Dobra, ale jeszcze jeździ ten samochód, więc całkiem okej. Jakieś ten... Świeci sobie... Lampkia. Dobra, jakoś tędy. Nie wiem, tędy. Ała. To niezły gościu. Dobra, no to lecimy. Dobra, spróbuję z tą kotwiczką, nie? Co załatwić u was. W ogóle dzięki za wszystkie łapki i subskrypcje pod poprzednim odcinkiem, jeżeli jakieś daliście. Nie wiem, bo nie ma internetu, nie widzę i nie jestem niczemu pewien. O cholera. No ledwo i by był. By było zderzenie, kurde. Z wodą. W ogóle takie chyba nawet skoczenie do wody jest strasznie bolesne, bo wiadomo, że woda ma jeszcze coś takiego, że trzeba się przez nią przebić, a dopiero ten... A dopiero się ogarnia tamto. O cholera, jak daleko jest. Dobra, staramy się tam szybko polecieć, nie? Jeszcze zerkam, bo w sprawie jednej pracy sobie zerkam. Dobra, jeszcze Negan mi pisze o sprawach miłosnych, kurde, pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz. Ale nie martw się, mordeczko, no nie wyszło ci, jeżeli ci z nią nie wyjdzie, no to no przykro, nie? Nawet Fredka mówiła, żebyś się nie załamywał, nie? Negan, żeby się nie załamywał. Dobra. Gdzieś tutaj, zbadaj wszystkie miejsca kultu, no to gdzieś tutaj będzie. Hyc? Dobra, hyc. Dobra, hyc. I hyc. O! Kurde, wystraszyłem się tego gnoja. Do widzenia, proszę mnie nie straszyć. Pani tak samo. Widzę monolit, panie Attila. Proszę go opisać. Jest tu malowidło, wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu, ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, panie Crane, to nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan twierdzi. Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Proszę iść dalej. Dobra. Gracz, okej. Teraz muszę się cofnąć znowu do mojego autka. Wycaj! O! Ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo celowałem się o śmierć, nie? Tyle brakło. Tyle brakło, misiek. Wiesz? O, mój piesio się położył i zasnął koło nas. Widzisz? No i super. I tak sobie ogólnie mieszkamy z Fredką. I jest fajnie, no tylko wiadomo, że na początki są ciężkie, jeżeli chodzi o zamieszkanie ze sobą. Wiadomo, pamiętajcie, jeżeli zamieszkacie z drugą połówką, pamiętajcie, że no druga połówka też ma jakieś tam przyzwyczajenia, albo też wady, nie? Zostawianie papierków do nosa. Nie łaskocz mnie. Nie, proszę cię. Bo nagrywam. O! O! Dzisiaj nie zostawiłeś żadnego papierka, mam nadzieję... Dobra, cofam. Cofam to, co powiedziałem. Cofam to, co powiedziałem, jednak jest papierek. O! Dzisiaj nie zostawiłeś żadnego papierka. Już myślałem... O! Już takie ica papierek. Ica fucking papierek. No i tak jest, kurde, z kubitami. Ale mam szaloną kobietę. Ale mam szaloną kobietę. Kochaną moją. No, co chcesz powiedzieć? No, powiedziałem, że jesteś kochana przecież, no. Nie musisz od razu mnie zabijać. Ktoś powiedział, że ja cię zabiję. Nie wiem. Tak się... tak sądzę. Oż ty w życiu, ale by mi kamieńcem rzucił. Weź, spadaj. Do widzenia. Dobra, pyk. O, no i załatwiony, pięknie trafiony, nadziany, yeah! I załatwiony, jeszcze jeden. O, tu jest mój samochód gdzieś. Pojazd. Gdzie jest niby pojazd? Aha, tu jest! Nie zarąbiście, lecimy pięknie. Tutaj? Lub tutaj. No tutaj jest w ogóle bezpieczna strefa, więc będę mógł się do niej tepnąć, więc fajnie, będzie bliżej. Wiesz, jak się fajnie jeździ tym łazikiem? Co? Czym? Pierdzielać! No przez ciebie się zaklinowałem, no. O cholera. Ciśniesz, Zenek! Do tyłu, Zenek! Marek! Marek! Dobra, bo zaglądają mi przez szybę jakieś bęcwały. O nie. No. Proszę. No patrz, co się zrobiło, no. Dzwon po psi patrol! Ja prowadziłam. O. O, resetuj położenie. Nie, ale mnie zdekoncentrowałaś. Też cię kocham. Też cię kocham. Też cię kocham. Lecimy, nie śpimy. Ale to jest tutaj? Nie, to jest po drugiej stronie w ogóle gdzieś. Ale mi niucha szyję. No, no możesz, no. W ogóle Fredka uwielbia mi niuchać szyję. Nie wiem czemu. Tankuj. Czemu mi niuchasz aż tak szyję? Aż tak ładnie pachnę? O. Tak męsko. Męsko? Albo jak mięsko? Męsko czy mięsko? No a co mi kiedyś mówiłaś? Zjem cię. Zjem cię. Ja nie jestem kanibalem. Ja nie jestem kanibalem, ale jęczę. Tak jakby mi podali ramen. O, dobra. Co? Co, co? Dawaj tym złomem! No patrz, bo ja mam zniszczone te, bo trzeba wymieniać, wiesz? Te... O cholera. Wzrost poziomu kierowcy. Fajnie, cieszę się. Umiejętności kierowcy. Nitro. Wzmocniona klatka. No. To się przyda, bo jego części będą mniej uszkodzone. W sumie? Czekaj. Guma. Butelka z benzyną. Jak tam się dzisiaj czujesz, Fredko? Bardzo dobrze. Oh yeah, bitch! O, udało mi się przeskoczyć w ogóle. O nie, zaraz ginę! Znoś się? W ogóle fajne mam drzwiczki, nie? No wynoś ta się! Wynocha z mojego odludzia! Jak to mówi ten... Shrek. Ło, co to było? Ktoś kamieniem we mnie rzuca. Co jest? Gdzie on jest? Tu jest! Zostaw mnie! Cholera. Nie chcę marnować, bo jest lepsza. Wolę zmarnować te wiesz? Dobra, odpalej. O, dobra. Pójdę już z buta. No dobra, tu powinien być jeden z monolitów. Ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. Albo coś zepchnęło go do wody? No dobra, no to patrzymy w wodzie. Woda wodzionka, woda wodzionka. Oj. Nie zabij się? Kręć brzmi, kręć brzmi, kran, jak tran, jak pan i taki inny pan. W ogóle taki gościu był, Gazi, nie? Który właśnie przykręcał imienie tego Crane'a, nie? I mówi... O, czekaj. Dobra. Nowe miejsce na mapie. I mówił coś takiego, że... O! Crane brzmi trochę jak kran, jak tran. Jak taki inny pan. Chyba przedstawiało coś jak głowę. Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Dobra robota, panie Crane. A się tam tepnę. Aha, bo ja nie mogę się tak tepać. Zapomniałem, że to nie ta gra. Już się cieszyłem. Co? No bo w Wiedźminie jest szybka ten. Nie, nie w Wiedźminie. Ale ja... w Wiedźminie też jest. Szybka podróż. W trójce. Ups! Ups! O! Działa! Jeszcze rozglądam, wiesz? Czemu mi macasz? Co, nie mogę? Możesz, ale nienawidzę ich. No dobrze, żartuję. W ogóle to auto zaraz mi się rozleci, nie? O cholera. O tym mówiłem. Dawaj pod górę, Mieciu. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze trochę. Nie popychaj, nie przeszkadzaj mi, jak prowadzę. No nie. Poczekać chwili nie możecie. Chwili nie możecie poczekać. Jak dzieci. Jak dzieci. Ach, cholera. Lecą! O cholera. O shit. Poprzez pole i ogródek zapinkala krasnoludek. Dokąd idziesz, mój malutki? Szukam żony prostytutki. Siabadewiditun dalana. O, o. O cholera. Dobra. Lecę. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie, w wodzie wyląduję. Czemu w ogóle nazywasz mnie, ty śpiewaku? A ty nie mogę? Nie możesz. Mogę. Ja nie umiem śpiewać. Też cię kocham. Ja ciebie też. Ja się właśnie. Oho, tutaj kupię sobie akurat ten. Będzie jakiś sklep. Sklep. O, jest. Wspaniały nóż. Drut. Kabel zasilający, zapasy domowe. Co tam było potrzebne do naprawy? Śruby. Weź. Amunicja do karabinu by mi się przydała. Aż sobie zważę. Pokaż mi swoje towary. Na zdrowie. No śruby, ale potrzebuję ich 5. Jeszcze 2. Śruby. Nie, nie ma już śrub. Dobra, no trudno. Prawie co się da. Napraw? No pewnie. Napraw? No pewnie. Nie masz części niezbędnych. No dobra, może być. No to lecimy dalej, nie? Autko trochę naprawione. Trochę lepiej się jeździ, nie? Oho! No, nie odpalaj ten złom. Wysiądź. Bo w innych autach też są, wiesz, śruby i inne rzeczy, nie? Gaza, taśma klejąca. O, śruby. Smary. O, proste. To mi się właśnie podoba, że w innych autach porzuconych, nie? Można znaleźć takie rzeczy. Wojskowa apteczka. Okej. No i benzyna. W ogóle ten... To mi się podoba, bo poprzedniej jakby... Bez dodatku, nie? Większość tych... Gdzieś tutaj jest? Gdzieś tu. Większość tych... samochodów to sobie po prostu stała, nie? I był jakiś ten korek i... Ech, i nie można było jeździć. Dobra, zresetowałem pojazd i będzie git. Dobra, i gdzieś tu. Panie Attilo, znalazłem jeden z tych monolitów. Jak wygląda? Zajebiście wielki kamień i jakieś stare malowidło. Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. Coś jeszcze? Tak, ktoś dopisał z boku: Amir kocha Jasminę. To pomocne? Dobrze, panie Crane. Idźmy dalej. Panie Attilo, to już wszystkie. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. Znajdź Świątynię Słońca. To blisko jest. Czemu? Lubię samochodzik. Wiesz, jak rzadko w grach są samochody? No szczególnie z pierwszej osoby, nie? Czas na spinaczkę. Zium? Panie Attilo, jestem przy tej górze. Co pan widzi? Tylko całkiem spory stok. Mówiłem. Dotrzyj do świątyni słońca. Okej, jakbym jeszcze tu coś widział. Oż ty. Dobra. O! Dobrze! Tędy mam iść. Uff. Tędy i tutaj jest? Gdzieś tu? Dobra. No dobra, jestem na szczycie. No dobra. Wspaniały widok. No to bierzmy się do pracy, panie Crane. Zbadaj świątynię słońca. Ty wiesz, ile bez tej kotwiczki by mi zajęło? Zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? No. Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Crane. To bardzo ważne. Łap się! Okej, chyba nie tędy. Dobra, panie Crane, szukaj. Szukaj, Crane, szukaj! Co? Tak. Nikt nie umie nic znaleźć beze mnie. No to chyba troszkę pieskowate, nie? Ej, faktycznie nie pomyślałem. Panie Attilo, znalazłem otwór z... nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. Okej, zanieś maskę Ateli, 1 km. Dobra. I mi się zregeneruje. Dobra. Dlatego mówiłem, żebyś kotwiczkę na początku przeszła Dying Lighta normalną, zdobyła kotwiczkę i dopiero. No bo zobacz, jak tu łatwo i wygodnie. Ach, jak przyjemnie, to turka ember, prawdziwy, delikatny, rozprywa w dupie się. Ach, jak przyjemnie. Odbijasz mi ten brodę za mocno. No. Uf. Co pieścioszku? W ogóle Fredka to jest taki pieściok. No weź zostaw, pajacu. Będziecie naprawiać. Bo ja już nie mam z czego. Nie mam czym. W ogóle większym pieściokiem, ale mniejszym. We. Nie we, tylko taka prawda. Nie, a kto jest pieściochem zawsze? No chyba ty. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Ja cię kocham. Ja ciebie też. No nie. Znowu gdzieś się zatrzymałem na jakiejś skale czy coś. Dobra. To pociąg jest jakiś. O, przejechałem tak. Easy. No nie, znowu ten wybuchający. Już się chce przytulić. Fredka patrzy na drogę. Jakby coś. Wiem. No możesz się przytulić, no. Dobra, napraw. No tak, chcę naprawić. No nie mam żadnej śruby. No dobra. No już to autko lepiej działa, nie? Tylko jeszcze dwie kontrolki mi świecą na czerwono. Kurde, ale korek! A trzeba przyznać, że dobrze prowadzę, co? W grach. Nie będę się odpuszczał, ja... Łoż ty w życiu. Na zdrowie! No. Ale że napiszcie Fredce na zdrowie w komentarzach. Dobra. A ja nawet z tego nie muszę resetować pojazdu, bo mogę wyjechać. Jestem takim dobrym kierowcą. Mam nadzieję, że takim będę w realu. Co? Oby. Dobra. Aha. Nic się nie stało samochodziku? Wjechałem w bombę. Nice. Dobra. No i idziemy oddać questa, nie? I będziemy kończyć odcinasa. Oddamy questa i kończymy. Jak wam się odcinek podobał, co? A tobie Fredka jak się podobał? Co? Czy nie podobał ci się w ogóle? Podobał mi się. Podobał? No. Dlaczego mi cycki, znaczy suty masaż? A nie mogę? Możesz. To jest dziwne. Dziwaku. Ty mój. Też cię kocham. Ale tutaj jakieś notatki, Bóg Słońca. To pańska maska, nie wiem czy w czymkolwiek panu pomoże. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą, kiedy ciemność okryje ziemię, kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią, kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha, wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Dam znać akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. To do jutra zatem. Obiecuje pan? Dobrze więc. Będę na pana czekał. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja byłem Revest, koło mnie była Fredka. Cześć. Trzymajcie się, dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje, miłego dnia, hej, pa pa.